W poprzednim odcinku. Pala eksplozji transsieci powinna już dotrzeć do Cybertronu. Udało się. Wracamy do domu. Po zakończeniu Wielkiej Wojny kilku dezorientatów zostało objętych amnestią. Krążyły pogłoski, że jeden z nich został przeprogramowany jako Predaton. Devastator. Megatron jest błyskotliwy, ale to Raptus. Sprawia za dużo kłopotów. Z pewnością nadal coś knuje na własną rękę. W imieniu Stowarzyszenia Cybertroni i Rady Predatonów aresztujecie. Wygląda na to, że ktoś wykopał ten tunel, a potem go wysadził. Ciekawe kto. Przedstawiam ci porocznika Tarantulatora z tajnej policji Predatorów. Maximale. Niczego nie mają, liczą tylko na pomoc. Natomiast ja... Tu Megatron, dowódca dezorientatów. Teraz możemy porozmawiać. Tajny agent, część trzecia. Potężny strzał. Jak się macie? Nasze tarcze nie wytrzymają długo. Wystarczy. Przygotuj się do ich opuszczenia. Co robisz? Mysz wyrusza na połów kota. Maksymalna wulkanizacja. Pełna moc. Aktywacja zewnętrznych dział automatycznych. Cuchnący kawałku dezorientackiego sera. Zobaczymy, jak sobie poradzisz z nierdzewnym szczurem. Zasilanie tarcz spadło do minimum. Fatalnie. Maksymale straciły tarcze ochronne. Tarantulatorze do ataku. Pajączku, mam tu kilka zapasowych bomb z twoim imieniem. Skosztuj. (Grywa)
Niech żyją dezorientaty. Uwaga! O nie. Mój bohaterze, nie wygłupiaj się. Chyba nic z naszego powrotu do domu, przynajmniej na razie. Niestety, dezorientat przeszedł na stronę wroga, a Megatron nie wraca do swojej bazy. Musimy go powstrzymać. W górę! Wsiadaj, Nosoronie. Musimy się pośpieszyć. Szybciej, jeśli Megatron znalazł to, o czym myślę, ta bitwa to dopiero początek. Na co tak patrzysz? Na tę gwiazdę, a właściwie planetę. To Wenus. Przypomina mi ciebie. Gorąca, trująca i śmiertelna. Jesteś słodki. Zaczekaj. Nie o to mi chodziło. Trzymajmy się razem. Kiedy Megatron wyląduje, przepuścimy zmasowany atak. A dokąd on się wybiera? Do miejsca początku wszech rzeczy. Być może jest to również miejsce końca. Jesteśmy już blisko celu. Odsuń się. Zaczekaj, musimy jeszcze... Nieważne. Co faceci widzą w eksplozji? Na matryce. Co to ma być? To się nazywa Arka. Słyszałem taką legendę. To nie legenda. Eony temu, kiedy nie było jeszcze Maksimali i Predatonów, twoi przodkowie Autoboty wysłały w kosmos Arkę. Z
Zaatakowały ją dezorientaty. Rozbiła się tu, na ziemi. Ten teren jest geologicznie niestabilny. Przecież to wulkan, głuptasie. Kiedy wybuchnie w 1984 roku, nasi przodkowie ze statku przebudzą się i rozpoczną wielką wojnę. To dlatego Optimus był taki zaniepokojony. Siła tej armii musi być olbrzymia. O tak. I ja nią zawładnę. Co robimy? Kopiemy. Teletron 1 wciąż działa. Wstydź się, nie masz do niego hasła ze złotego dysku? Przecież dysk został zniszczony. Za to ty powinnaś znać hasło. Odczytałaś je z mojej bazy danych, zanim ją wymazałaś. Jeśli nawet, to i tak ci go nie zdradzę. I co teraz zrobisz? Zastrzelisz mnie? I tak nie uzyskasz hasła. Nie zamierzałem cię zabić. Mam znacznie lepszy cel. Hasło Arachno. Podaj mi je natychmiast. Ten wulkan jest aktywny? Mamy teraz większe problemy. Do roboty. Musimy sobie wykopać wejście. No więc? No więc co? Zabij go, jeśli chcesz. Nic dla mnie nie znaczy. Choć oczywiście to strata energii. Oczywiście. Kopcie dalej. Jesteśmy blisko celu. Zdaje się, że przybył maksymalnie. Lepiej się stąd wynosić. Może powinienem, ale najpierw zlikwiduję potencjalne zagrożenie. Zaczekaj. Podam hasło. Jeszcze trochę, ale tylko dlatego, że musimy się ukryć. Odsuń się. Odczytaj i wprowadź hasło. Przyjęłam. Is it working? Pasuje? Oby. Nie, na matryce, nie. To Arka. To jest coś, bracie. Doskonale. Zajmij ich czymś, Arachno. A ty dokąd? Po najlepsze wyjście z sytuacji. Musimy stąd wykurzyć Megatrona. Od tego zależy istnienie całego wszechświata. Tak jest, szefie. Oh!
statek nie został zbudowany, ale odlany. Dawno zapomniana technika odlewu. Wejdę tam jako zwycięzca. Wejdę tam jako zwycięzca. Autoboty i dezorientaty są zahibernowane. Od 4 milionów lat oczekują przebudzenia do wielkiej wojny. Wielka wojna, w której autoboty pokonają dezorientaty, a ich potomkowie Maximale zyskają władzę nad predatonami. Archaiczni nałogowcy Energonowi. Jak oni mogli? Chcąc, nie chcąc, podążając za zapisanym mi losem, musiałem znaleźć się w tym miejscu. Najwyższe ryzyko za najwyższą cenę. Czas wykończyć tych, którzy uczynili z nas niewolników. Skierujcie ogień na to podwójne działo. Może uda się je wysadzić. Udało się. Ruszamy. Stoimy więc twarzą w twarz, Optimusie Naczelny. Miałeś zostać w przyszłości wielkim przywódcą Autobotów. Ale ja potrafię zmienić tor dziejów. Pełne zasilanie działu. Jest pełne zasilanie. Musimy dostać się do środka. Zablokowane. To pewnie wina wybuchu. Pośpieszcie się. A teraz, Optimusie Naczelny, za pamięć dezorientatów, za chwałę predatonów, za Cybertron, który nam się prawnie należy i którego będę władcą. Prędzej! Moja zemsta będzie słodka. Żegnaj na zawsze. Nie. Nadszedł czas całkowitego zniszczenia. Pożegnajcie się ze światem, Maximale. Przyszłość ulegnie zmianie. Autoboty przegrają, a zło zatriumfuje. A wy przestaniecie istnieć. Czy będzie ciąg dalszy?